Subałczanie zdecydowali na co zostaną wydane ponad 2 miliony złotych zarezerwowane w tzw. budżecie obywatelskim. W tegorocznych wskazaniach mieszkańców króluje sport i parkingi. W głosowaniu wypowiedziało się ponad 11 tysięcy mieszkańców miasta, a największe poparcie ponad 2700 głosów uzyskał pomysł modernizacji bocznych boisk stadionu przy ulicy Zarzecze. Według szacunków koszt tego przedsięwzięcia to niemal 800 tysięcy złotych. Niewiele mniej głosów uzyskał, nieco droższe od stadionowych wydatków, pomysł wybudowania parkingu przy wtórniku ulicy Reja na odcinku od bloku przy Kowalskiego 23 do Lityńskiego 16. Po sumowaniu szacunkowych wartości obu inwestycji w puli środków na duże projekty pozostało ponad 420 tysięcy złotych nierozdysponowanych pieniędzy. Spośród małych projektów mieszkańcy wybrali dwie inwestycje parkingowe. U zbiegu Lityńskiego i Reja oraz przy Wojska Polskiego. Nowe oświetlenie terenu przy Skłodowskiej, Kiri i Emilii Plater, utwardzenie Żwirowej ulicy Dąbrówka i odtworzenie Orłów na zabytkowej bramie wjazdowej do dawnych koszar przy ulicy Pułaskiego. Z projektów społeczno-kulturalnych 16 tysięcy dostaną kibice Wigier na realizację Biało-Niebieskiego Miasta. Za te pieniądze mają powstać murale o tematyce futbolowej. Po 20 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na szkołę cukrzycy, fan klub bluesa, piknik olimpijski i międzypokoleniowe warsztaty muzyczno-wokalne, których finałem ma być koncert zaplanowany na 24 sierpnia z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez miasto Suwałki. Z łącznej kwoty 2 milionów 600 tysięcy złotych. Te pieniążki będą właściwie wykorzystane i na budżet obywatelski to mogę Wszystkich zapewnić, a w szczególności te osoby, które głosowały w ramach tej propozycji, które pojawiły się w tegorocznym budżecie obywatelskim. Ten budżet obywatelski, jak każdego roku wymaga przygotowania do tego, żeby można było te przedsięwzięcia, na których zostało oddano najwięcej głosów, realizować. To są przedsięwzięcia niekiedy wymagające i opracowania dokumentacji projektów, wydania pozwoleń na budowę i również później rozpisanie przetargów i wyłonienia. Wykonawców. I w ostatnich latach nie zdarzyło się tak, żeby ta pula budżetu obywatelskiego 2 miliony 600 zł została no tak zagospodarowana, że zmieściliśmy się w tych kwotach. Zawsze nam brakuje środków na realizację tych wybranych, wyłonionych w ramach głosowania propozycji do budżetu obywatelskiego. I te ponad 400 tysięcy jest takim buforem, taką rezerwą, która na pewno będzie wykorzystana do realizacji tych projektów wyłonionych w trybie głosowania. I oby tylko starczyło tych 400 tysięcy do realizacji tych dwóch głównych projektów.